ten, który wrócił do tych obozów razem z leszczyńskimi bykami, Janusz Kołodziej, drużyna trochę inna aniżeli kilka lat temu. No dokładnie tak, ale cel jest jakby ten sam i wszyscy staramy się jak najlepiej przygotować do przyszłego sezonu. Dogadujemy się na obozie super, także no tylko żeby tak dalej. Mamy za sobą pierwszy trening, jak go oceniasz? Szykuje się takie rzeczywiście katowanie? Miejmy nadzieję, że nie, chociaż no też miało być tylko, że tak powiem, na start delikatnie, a już spaliliśmy prawie 1000 kalorii, także, także no nie ma też olewek, ale generalnie no cieszę się, że no obóz temu służy, żebyśmy ćwiczyli i wylewali gdzieś tam ten pod i później gdzieś tam się regenerowali i znowu ćwiczyli, także to jest najważniejsze. Dzisiaj bez nart, ale gdyby Janusz Kołodziej miał wybierać narty czy deska snowboardowa, co by wybrał? Narty biegowe są bardzo fajne, teraz ostatnio uczę się innej techniki, także mam nadzieję, że się nauczę lepiej. Też gdzieś przygotowywałeś w domu obok tych sesji treningowych z Leszczyńską Unią? Tak, przygotowywałem się już od dawna, bo od listopada, dość intensywnie, także przed obozami też trochę się, można powiedzieć, dojechałem i musiałem jakoś na tym pierwszym obozie właśnie kadrowym ćwiczyć i odpoczywać. Na szczęście teraz mieliśmy 3 dni przerwy pomiędzy jednym a drugim obozem właśnie kadrowym, a teraz klubowym. Troszeczkę doszedłem do siebie, także mogę śmiało od nowa gdzieś tam ćwiczyć z kolegami. Piotr Pawlicki mówił, że śpicie w jednym pokoju i że byłaby to wyśmienita para, jeżeli chodzi o zmagania na stadionie Smoczyka i nie tylko. No, mi też się tak wydaje, ale poczekajmy, aż zaczną się treningi, sparingi. To, co będzie najlepsze dla drużyny, będzie pewnie ułożone i tak pojedziemy, ale też bym sobie tego życzył. Ponoć sporo wczoraj rozmawialiście wieczorem. Były to tematy tylko żużlowe? No przede wszystkim, bo to dla nas najważniejsze, bo po to tu jesteśmy, żeby jeszcze bardziej tą atmosferę, no żeby ona była jak najbardziej przyjazna dla nas i żeby jak najwięcej, jeśli mamy gdzieś tam jakieś niedomówienia, czy mamy z czymś problem, po prostu żeby to wszystko sobie powiedzieć, bo dopiero sezon się zaczyna, więc tak naprawdę zaczynamy tą całą robotę, to wszystko wykonywać, więc no temu też służy ten właśnie obóz, żeby już zacząć teraz, no nie, żeby nie obudzić się gdzieś w połowie sezonu, gdzieś tam coś zmieniać, czy coś objaśniać, właśnie to jest najlepszy czas właśnie, żeby to robić. Pierwszy raz jesteś w tym ośrodku? Tutaj tak. Jak warunki, jak oceniasz bazę treningową? No przede wszystkim w porównaniu z obozem kadry nie musicie biegać przez całą miejscowość, chociażby do tej sali treningowej. No to jest ogromna różnica, że mamy wszystko na miejscu, no ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby przeżyć wszystkie te dni i tak dalej. Na szczęście jeszcze mamy tutaj w ośrodku też jakiś ośrodek regeneracyjny, także jeśli ktoś się pewnie zajedzie, czy będzie miał jakąś kontuzję minimalną, jakieś zakwasy, czy powiedzmy jakieś stuczenie, będzie mógł właśnie pójść i się regenerować, bo są lasery, jest wszystko, także to też na pewno dużo pomoże. Gdzieś widziałem, że już śmigałeś na krosie. Tak. Pod koniec sezonu, jeszcze jak była dobra pogoda, mogłem jeździć i teraz niedawno, w sumie niedawno, jakieś 3 tygodnie temu, jeszcze jeździliśmy na krosie, na takich wkrętach, ale no niestety długo one nie wytrzymały i tak po godzinie trzeba było dać sobie spokój, więc no coś pojeździłem, ale tak naprawdę czekam na tą odpowiednią aurę.